Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku Sądy Ulicznej. Dzisiaj pytamy radomszczan, co sądzą o stanie powietrza w mieście. Zależy, jeżeli palą czym popadnie w piecach, no to wiadomo, że będzie nie za ciekawa ta jakość powietrza. To zależy od tego, czym się opala raczej. Myśli Pani, że to zależy tylko od finansów, że kogoś nie stać, czy też od takiej dobrej woli, czy niewiedzy może? No prędzej raczej od finansów, no ale też jeżeli zainwestujemy troszkę w lepszy piec, to wiadomo, że koszty raczej się zwracają, no i jakość powietrza będzie o wiele, wiele lepsza. Mnie się bardzo ciężko oddycha, proszę Panią. Ja mam w ogóle, ogólnie mówiąc, problemy z płucami, z oskrzelami i bardzo ciężko. Ja idę teraz, tak jak widzicie, spacerkiem, bo jest mi ciężko. A jak jest wieczorem z oddychaniem? Czuć ten smog? Tak. Szczególnie jak palą w piecach. A tu dzisiaj ludzie palą różnymi rzeczami, prawda? Ze względu na brak pieniędzy, to palą czym się da, plastikami, śmieciami. Także wieczorem, jak ja wychodzę z pieskiem na spacer, to jest masakra. Według mnie to przede wszystkim radni i urząd miasta powinien się zająć tą sprawą wymiany piecy, jakieś dotacje dla ludzi, bo nie każdego jest stać na to, prawda? A taki piec kosztuje od 4000 do 7, nie? Zasypowe piece też już nie zdają egzaminu z tego względu, że też jest popiół i też niestety jest sadzi drzewo do rozpałki, czy tam inne rzeczy są potrzebne, prawda? A widzi Pan, że jest też złej wartości to paliwo, czyli węgiel, czasami oczywiście. Jak się kupi? Oczywiście. Nie będę wymieniał firmy, ale na pewno ściągają to z Ukrainy, czy z Czech, czy ze Słowacji węgiel koksujący, nie? A to jest różnica. Jak wtedy się nim pali? Źle się wypala, źle. Po prostu dostaje bardzo dużo żużlu. A zarazem to wiadomo, idzie gaz, no idzie dym. Nie odczuwam, ale wiem, że jest ze danych statystycznych, że nie jest zbyt dobra. Słaba, bardzo słaba. A jak pan to odczuwa sam? No w jaki sposób? Mam w domu dwa oczyszczacze powietrza i widzę, jakie to tam pokazuje mi na skali, nie? Jakie są dopuszczalne normy, a jaka jest, powiedzmy, wtedy jak sąsiedzi po południu zaczynają palić, no zależy jaki jest ten, jak wieje wiatr i tak dalej, nie? No. Co najczęściej wskazuje? No jakieś 3-4-krotne przekroczenie normy, także jest słabo, no. I wtedy co pan sobie myśli, jak na to patrzy? No wyprowadziłbym się, gdzieś na Pomorze na przykład, nie? Ale no, trzeba tu żyć, więc nie pamiętam. Kwestia, niech pani zobaczy, jak wygląda sprawa sortowania śmieci, nie? Dajmy na to, ja wystawiam przed posesję, powiedzmy, nie wiem, 5 worków, 5-6 worków różnego sortowanego, ten plastik, papier, no plus wiadomo szkło, a u sąsiada jest na przykład jeden worek, nie? Albo nie ma wcale, także ten, no pytanie, co się robi z tym? No akurat nie mam gdzie tego spalić, mam pompę ciepła, więc nie jest ten... Nie podejrzewam o takie straszne rzeczy, ale no różnie bywa, nie? Jest jeszcze ta świadomość, że to co można, to do pieca? No chyba tak, no, tak mi się wydaje, no, nie wiem, no coś się musi z tym robić, nie? Kwestia, no, kto, jakie ma paliwo, nie, to jest sprawa tego. A jakby można było to zmienić według Pana? Dofinansowania z miasta, czy to nie zawsze wystarcza? No wiem, no wie Pani, każdy się będzie teraz tłumaczył tym, że go nie stać i tak dalej, nie? Ale kwestia nie stać, a trochę dobrej woli, no też. Kwestia po prostu zmiany mentalności.